No i wracamy do piątki parowieckiego. Chciałem wam powiedzieć, że to jest ważna informacja, że to jest bardzo możliwe. W tej chwili nawet próbują w mediach nas straszyć, że będziemy mieć mniejsze pieniądze na wspólną rolę. Jest to oczywiście prawda, że jest pewne zagrożenie, bo jest efekty sprawa wyjścia w Wielkiej Brytanii. To jest jakiś tam problem, ale my będziemy negocjować mocno w Unii Europejskiej, a Unia Europejska wie, że będziemy negocjować mocno. Nawet przecież ta sprawa tych teraz krzyków wielkiego w Unii Europejskiej, że tu jest wolna na demokracja, to przecież Państwu nie o to chodzi. Chodzi o to, że znalazł się rząd, który mówi, że nasze sprawy narodowe, tam w Unii Europejskiej mówi, że nasze sprawy narodowe są ważniejsze niż sprawy Unii Europejskiej. No i już od razu media mówią, Prawo i Sprawiedliwość chce wyjść z Unii Europejskiej. To jest kłamstwo. Fałszem, jeszcze raz mówię fałszem. My po prostu chcemy być krajem, który będzie w Unii Europejskiej, którym się będą liczyć, który będzie partnerem Unii Europejskiej, a nie tak do tej pory pokrywanie się po plecy, więc wykorzystywania Polski. I dlatego to się nie podoba i dlatego jest ten cały jazd w Unii Europejskiej dotyczący tej tak zwanej łamania demokracji w Polsce. No jeszcze teraz już wracając do tej piątki parowieckiej. Zacznę od tych spraw gospodarczych, bo tak jak powiedziałem, są ważne. Obniżamy podatek CIT. Nie wiem, czy wiecie, ale gdybyśmy wzięli odpowiedzialność za Polskę, podatek CIT był 19%. Obniżyliśmy do 15% podatek CIT i okazało się, że wzrost podatku CIT był większy niż do tej pory. Skoro tak jest, to znaczy, że była transfera. No, też miało wpływ na pewno rozwój gospodarczy, który jest coraz lepszy. Ale była również ta szara strona. Dlatego premier Morawiecki zaproponował zniżkę CIT-u z 19 do 9%. Znaczy, nawet z 19 do 15, teraz z 15 do 9%. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sprawa ZUS-u. Dla tych małych, szczególnie tych jednorodzinnych, jednoosobowych firm, płacenie 1000 zł ZUS-u jest bardzo ciężkie. Nawet często nie wykonają. I dlatego będziemy obniżać ZUS dla tych najmniejszych. Następna rzecz. Drogi samorządowe. Proszę Państwa, budujemy autostradę. Ważne. Bardzo ważne, żeby budować autostradę, żeby można było się przemieszczać, żeby można było transport i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ale również chcemy budować drogi samorządowe, które do tej pory były zaniedbane. Do tej pory na drogi samorządowe przeznaczono 800 do 1 miliarda rocznie. Premier Morawiecki zaproponował 5 miliardów złotych na drogi samorządowe. 5 miliardów, tak jak powiedziałem, było miliard, 5 miliardów. W tym roku jest 1 300 000 000, było 800 na 1 300 000 000, 500 milionów, o 500 milionów więcej. Bo drogi samorządowe mamy. No i ten program pomoc, ten bardzo program socjalny. Tak, który mi się najbardziej podoba, który chcę tutaj podkreślić bardzo mocno, to jest program Pana Plus. Drodzy Państwo, rewolucja. Do tej pory takiej rzeczy nie było. Każda kobieta, która wychowa czwórkę więcej dzieci, może być od Państwa na emeryturę. Tego nie było. Ja myślę, że mężczyźni, bo i kobiety są, ale mężczyźni wiedzą, ile potrzeba włożyć pracy, czasu, żeby wychować czwórkę dzieci. Moja żona wychowała naszych piątkę dzieci, również mieliśmy w rodzinie zastępcze, następne piątkę dzieci, także to doświadczenie w tym bardziej moja żona niż ja mam bardzo mocne, bo moja żona wychowywała dzieci, ja pracowałem zawodowo, zawsze trzeba było pracować zawodowo, ale wiem, co znaczy wychowywać dzieci i wiem, ile trzeba włożyć w planu. I nareszcie przyszedł rząd, który mówi, że trzeba dowartościować matki, które rodzą dzieci. Trzeba dowartościować, również i stąd właśnie, nie wiem, czy wiecie, ale bezpłatne leki dla matek w ciąży, stąd bezpłatne przejazdy dla kobiet, ale i opiekunów z dziećmi w wózku. Również matki, które studiują, a mają rodziny, bardzo często jest tak, że rodziny mają, a nie do tej pory nie chciały rodzić dzieci, dlatego że miały problem, bo trzeba było studiować, trzeba egzaminy. Również będą zaproponowane zmiany w prawie takie, żeby takie matki mogły i wychować dzieci, i studiować przy tym. Znaczy to jest jakby takie mocne wyjście, żeby podkreślić macierzyństwo, żeby podkreślić wartość macierzyństwa dla narodu. Nie tylko, to nie chodzi tylko o sprawę światu poglądowej i tej wartości. Podkreślić wartość matki, macierzyństwa dla narodu. Właśnie dlatego ten program. Następny program bardzo ważny to jest dostępność dróg. 23 miliardy złotych na dostępność dróg.
to są znów środki przeznaczone na osoby starsze i na osoby niepełnosprawne. Jak, żeby znów porównać tą kwestię, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, jak to jest. 24 miliardy przeznaczamy na 500+ rocznie, a 3 miliardy, o 1 miliard mniej, także prawie to samo, przeznaczamy na dostępność plus. Właśnie na te właśnie wszystkie programy, które będą skierowane dla niepełnosprawnych i będą skierowane. I to, drodzy Państwo, było zaproponowane przed tym protestem. Nie było zaproponowane, bo dostępność plus program był zaproponowany na konwencji 14 kwietnia przed protestem w Sejmie. Także my już, no, my przygotowujemy, my wiemy, że sprawy niepełnosprawnych w Polsce były zajmowane przez wiele lat. Były zajmowane. I trzeba to również docenić, trzeba zauważyć i trzeba no, tym ludziom pomóc. Dlatego taki bardzo daleko idący program. No, program następny 300+ dla dzieci wyprawka. Do tej pory różnie bywało, to książki były kupowane, na tym zarabiały firmy. My uważamy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Morawieckiego uważa, że 300 zł za każde dziecko przed rokiem szkolnym, żeby to rodzic zdecydował, co trzeba kupić na tą wyprawkę. Bo sami widzicie, że to wiano szkolne jest bardzo drogie, a szczególnie na początek roku, trzeba wywianować to dziecko do szkoły. No i następny program to dla młodzieży od 18 do 25 lat życia, młodzieży studiującej, uczącej się, to jest bon, to już bon, nie używa gotówka, żeby to jasne, bo kiedyś znów ktoś powie, że poseł przyjechał i mówi, bon na 500 zł na te wszystkie sprawy dotyczące kultury i sportu, to znaczy będzie można wykorzystać na tego typu rzeczy. Drodzy Państwo, i to wszystko nie są obietnice wyborcze. Zresztą my bardzo poważnie obietnice wyborcze, co widzieliście, obiecaliśmy 500+, obiecaliśmy zmniejszenie wieku emerytalnego, te wszystkie rzeczy, które obiecaliśmy, albo już wykonaliśmy, albo jesteśmy w trakcie wykonania. To, co dzisiaj, drodzy Państwo, obiecuję, znaczy obiecuję, co Wam zaproponowałem, co Wam przedstawiłem, drodzy Państwo, będzie zrealizowane w najbliższym pół roku. Ustawy będą zrealizowane w najbliższym pół roku. Nie są, to nie jest spotkanie takie, żeby tutaj Wam powiedzieć, drodzy Państwo, że po wyborach będzie. Nie, my mówimy za pół roku, te rzeczy, które dzisiaj proponujemy, będą zrealizowane. Dlaczego tak, drodzy Państwo? Dlatego, że traktujemy nasze sprawowanie służby dla kraju bardzo poważnie. Bo wiemy, że oprócz tego, że państwo to ocenia, wiemy, że oprócz tego, że no, opinia publiczna to ocenia, to na pewno będzie oceniać historię. Na pewno będą to, co robimy dla naszych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuczków. I chcemy być dobrze ocenieni, bo wiemy, że to jest dobre dla nas i to jest dobre dla Polski. Dziękuję bardzo.